Identyfikator podmiotu SCP-069. Klasa podmiotu bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-069 wciela się aktualnie w agenta fundacji i znajduje się w przechowalni dla humanoidów w ośrodku 063. Jako że SCP-069 znajduje się aktualnie pod opieką wachty przeciwsamobójczej, wszelkie jego wnioski muszą zostać zatwierdzone przez co najmniej dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu trzeciego. Jeżeli SCP-069 dokona próby uszkodzenia przechowalni, musi zostać obezwładniony przy użyciu środków nieśmiercionośnych. Jeżeli dojdzie do śmierci SCP-069, zakonspirowani agenci zostają poinstruowani o konieczności monitorowania raportów o incydentach, w których ludzie zdołali uciec pewnej śmierci. Sam podmiot musi zostać ponownie zabezpieczony tak szybko, jak to możliwe. Notatka. Pomimo iż SCP-069 jest identyczny z agentem, nadal jest uważany za obiekt SCP, znajdujący się w aktywnym zabezpieczeniu. Podmiotu nie należy traktować jako pracownika fundacji. Wszelkie prośby o informacje poufne należy oddalać. Wzbronione są wizyty byłych współpracowników agenta, w którego podmiot się wciela. Opis. SCP-069 uważany jest za humanoida, który przybiera różne formy wyglądu i płcie. Poprzez nieznaną zdolność, kiedykolwiek obiekt zostaje pozostawiony sam sobie z ciałem martwego człowieka, denat znika, a SCP-069 przybiera jego wygląd, nawyki oraz wiedzę. Rygorystyczne testy wykazały, iż SCP-069 jest nierozróżnialny względem oryginalnej osoby, w którą się wciela. Podmiot posiada identyczne odciski palców, DNA oraz niemalże perfekcyjnie dopasowane usunięto. SCP-069 nie posiada wiedzy na temat swoich umiejętności ani poprzednich wcieleń. Podmiot zwyczajnie reaguje na zranienia i ból. Jeżeli jednak zostanie zabity, gwałtownie obróci się w pył, bez względu na poczynione zabezpieczenia. Obiekt pojawi się następnie w miejscu najnowszego zgonu człowieka. Nie określono maksymalnego zasięgu tej właściwości. Do tej pory rekordem okazało się 675 km. Manifestacja danego wcielenia SCP-069 może trwać nieskończenie. Jednak żeby doznać przytłaczającej potrzeby do ułożenia życia, w tym, ale nie tylko, poczynienie działań w zakresie obowiązków finansowych lub prywatnych, odwiedzenia rozszerzonej rodziny, aktualizacji testamentu i innych dokumentów formalnych. Jeżeli zostanie zapytany, SCP-069 wyraża jedynie potrzebę wyprostowania życia w razie nieprzewidzianych urazów bądź śmierci. SCP-069 został zauważony przez Fundację dnia 1990 roku po raporcie Johna Strażaka, który w cudowny sposób zmartwychwstał z pożaru trzeciego stopnia, który pochłonął dwóch innych strażaków i 11 cywili. Zakonspirowani agenci przyłączeni do lokalnych władz zostali poinformowani o możliwym obiekcie SCP, kiedy raporty dotyczące wyposażenia strażaka wykazały, iż uszkodzenia były tak rozległe, że jego nienaruszone przeżycie było niemalże niemożliwe. Około 3 tygodni później John został wezwany do innego, rozległego pożaru. Wszedł on samotnie do zadymionego pokoju, po czym nigdy już nie został znaleziony. Z pożaru uratowano jednego cywila. Ponownie była to osoba cudownie i bez szwanku wyprowadzona z otoczenia wysokiego stężenia dymu. SCP-069 został wtedy pozyskany przez fundację, przez mobilną formację operacyjną XI-3, porywacze ciał. Dodatek 06901. Dnia 2000 roku agent strażnik przydzielony do SCP-069 został zabity podczas uszkodzenia przechowalni SCP, a następnie opisywany przedmiot się w niego wcielił. Pomimo iż początkowo obiekt odmawiał uwierzenia w to, kim naprawdę jest, na ogół był bardzo skory do współpracy. Był to efekt uosobienia się obiektów pracownika fundacji z upoważnieniem średniego poziomu. Brana jest pod uwagę możliwość wykorzystania martwych pracowników fundacji do przyszłych wcieleń SCP-069. Dodatek 06902. Dnia 2000 roku SCP-069 usiłował dokonać samobójstwa po tym, kiedy początkujący naukowiec przez przypadek poinformował obiekt, iż rodzinie agenta przekazano informację, że mężczyzna nie żyje oraz opisał reakcję członków rodziny agenta. W związku ze znacznymi kosztami związanymi z ponownym zabezpieczeniem SCP-069 uruchomiono rygorystyczną wachtę przeciwsamobójczą. Plany użycia innych, martwych pracowników fundacji jako celów wcieleń SCP-069 zostały zawieszone.